witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym mapce Odwiedzadeś. Witam serdecznie na kolejnej mapce Odwiedzadeś. Zaraz mi się głowa przekręci, dobra, nieważne. Tak, to ja. Przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, ale wyjaśnienie było na społeczności. Wczoraj trochę odpoczywałem w ciągu dnia po przedwczorajszym 12-godzinnym live'ie, który był w ogóle kozacki, a dzisiaj już odcineczek oczywiście jest. Słuchajcie, ale mi już palce szczyknęły, kurde! Zobaczmy sobie tutaj, witaj! Znajduję się właśnie na pierwszej mojej mapce przygodowej. Polega ona na tym, że musisz znaleźć swojego brata, który wyszedł w góry i nie odzywa się już trzeci dzień, więc postanawiasz go poszukać. Nazywa się on Denis Lesville. Okej, tutaj mamy zasady. Moja mapa nie przewiduje niszczenia bloków, chyba że paproci, które będą potrzebne do, powiedzmy, takiego questa. Nie używaj Game Mode 1, Game Mode 2, Game Mode 3. Czyli Game Mode 0 muszę używać. Rozgrywkę na tej mapie należy rozegrać na Game Mode 0. Nie przechodź przez lasy, góry itp., ponieważ cała mapka straci swój klimat i może stracić wiele ciekawych rzeczy. Na drewnianych lub kamiennych płytkach naciskowych stawaj, by wyświetlały się czat. Okej. Twoja postać kolor niebieski, osoba towarzysząca czerwony. Na blokach lazurytu stawiaj dźwignię i tutaj mamy torcza. Okej, zarąbiście, mamy torcza. I tutaj mam mapę autorstwa Ecobar 12 pod tytułem Górskie poszukiwania. Na mapie są dwa rodzaje znajdziek, jeden to śnieżka, dwa to dzienniki. Mapa jest przewidywana na 30-40 minut gry, zatem baw się dobrze. Łamatko bosko. Dobra, tutaj mamy to i na blokach lazerytu stawiam sobie pochodnie. Znaczy pochodnie, dźwignię. Dobra, to let's go w takim razie. Strasznie duży ławiec tu jest. A bo to jest nasz domek taki górski. No fajnie zrobiony, muszę przyznać. To tak się chwilę przyjrzę tylko, no bo fajno wygląda. To czemu mam się nie przyjrzeć, jak się przyjrzę, nie? Takie tutaj pięterko zrobione, spoczko. Dobra, zobaczmy sobie, czy coś mamy w ogóle ciekawego w skrzyneczkach. Chyba nie za bardzo, ale tutaj... telefon Denisa. O nie, nie wziął telefonu. Halo, jak mogę się nie wziąć? O, dobra, mamy śnieżkę. Mogę śnieżkę rzucić? Zepsułem obraz! Nie! Przepraszam. To taki był, tak. Taki był obraz. Ja zawsze muszę coś zepsuć. Ja bym nie był sobą, jakbym czegoś nie zepsuł. Dobra, tu nic nie ma, tu też nic nie ma. Dobra, ja muszę zawsze wszystko przeszukać. Dobra, lecimy! W takim razie, tutaj mamy owce. No i tutaj mamy fajnie, ciekawie wygenerowany teren. Tutaj są drzwi zablokowane. Nie wejdę tu, halo, ja chcę tu wejść. Dobra, to jak tu nie wejdę, to wejdę tutaj. I tu muszę chyba gdzieś iść, nawet właśnie nie wiem, gdzie iść dokładnie. W sensie, ta pochodnia nic mi nie da, wiecie dlaczego? Bo ja nie mam Dynamic Light, nie mam Optifine i tak dalej. Choć tutaj w przypadku tej mapy na pewno by mi się przydał. Dobra, ale mamy ścieżynkę, to idziemy sobie tutaj. Tam jest jakieś przejście pod górą. Ja chcę zobaczyć, co jest tutaj. Tu jest pusty domek, dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj mamy jakieś domki, jeszcze trzeba przeszukać. Poczekaj, ale fajnie domki zrobione, to mi się podoba. Okej, mamy coś, mamy piłeczkę śnieżną, dobra. Ja piłeczki śnieżne wyrzucam, bo lubię sobie rzucać śnieżkami, rozumiesz? I zobaczmy sobie, co mamy jeszcze tutaj. Dzień dobry. Ja czat mam włączony, tak by the way, nie mam wyłączony, fuck. Oh shit. O proszę, co my tu mamy? Telefon Denisa cały, on pójść gdzieś, ale telefonu nie wziąć, a potem szukaj wiatru w polu. Dokładnie, dobra, to było wcześniej, przepraszam najmocniej, zapomniałem, żeby mam czat wyłączony. Co my tutaj... Tu można tak sobie przejść, wyjść i tak dalej. Może coś na dachu będzie? To raczej bez sensu troszeczkę, ale może akurat. No nie wiem, no zobaczymy. No nie, tu nic nie ma, ale tak... Ale tak kusiło, nie? Czekaj, ale tam jeszcze widzę... Tam jeszcze widzę coś, mam wrażenie. Czekaj, no tutaj. Nie, czy to tak po prostu drewno jest? A nie, tak po prostu drewno. Okej, dobra. To w takim razie trzeba będzie udać się... Albo tam... Albo... No nie wiem, bo tam jest jeszcze to przejście takie górskie, tak? Znaczy takie pod górą, to ja bym poszedł najpierw tam. Teraz pytanie tylko, czy ja tu jest poziom... Nie, to na szczęście peaceful, dobra, bo już się bałem o zwierzęta, kuźwa, o moby, że mnie będą atakować. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy, bo tu jest jakieś takie duże przejście. Chociaż wydaje mi się, że nie powinienem tędy iść, nie. Tu jest tylko taki po prostu...
że tak powiem, przejście pokazane, że tam jest przejście, ale tam nie przejdziesz, bo tam jest ściana. Dobra, czyli muszę iść w drugą totalnie stronę. I teraz będę chodził z tą jedną pochodynką i szukał. Szkoda, że to nie działa faktycznie jak latarka. Dobra, tam mamy jakieś, widzę, zejście. Okej, okej. Stajemy sobie tutaj na półpyteczkę. A co my tu mamy? Przedwojenny tunel, może lepiej tam nie wchodzić. Ale kusi mnie. Wiesz, że ja wejdę. Nawet jak napiszesz, że nie wolno, to ja wejdę, bo jak mogę, to ja sprawdzę, bo tu jakieś znajdźki mogą być, coś tego typu. O, tu korytarze i co, będzie ściana? Wejdę czy nie wejdę? Czekaj, czekaj, idę. Tam jeszcze widziałem w oddali jakąś taką wieżyczkę, coś tego typu, więc też będę chciał sprawdzić, o co chodzi. Dzisiaj mapeczka przygodowa, ale to dobrze, bo cały czas, wiecie, są te parkury, nie parkury i tak dalej. Kurde! Ile ten korytarz tu ma w ogóle kratek? Jo, pitole! Dyjom! O, jest! Gdzieś przyszedłem. A, widzisz! Jednak znalazłem tajemne przejście. Aha! To dobrze, zobaczymy, co my tutaj mamy. O Boże, nie, to jeszcze dalej korytarz. O nie, a dobra, jest wyjście. A tu bym normalnie wyjść nie mógł, ale jest wyjście otwarte. Dobrze. Zarąbiście. Dobra, czyli mamy tutaj jakąś ścieżynkę. Ja chciałem tylko zobaczyć jedną rzecz, bo... Moment. A tutaj tego teraz nie będzie widać, kurde. Bo była jeszcze jakaś taka a nie, to jest ta wieżyczka. A, no to spoko, to jest taka naprawdę wieżyczka, taka jak wieża strażnicza, coś takiego. Z Far Cry mi się w ogóle kojarzy, czy radiowa, o jakoś tak. Dobrze, czekajcie, bo tu mniej więcej mamy ścieżynkę zaznaczoną. Dobra, idziemy sobie tutaj. Gdzie ten Denis Polas, to ja nie mam pojęcia, co tam jest. Nie, tam po prostu jest skupisko śniegu, okej. Zobaczymy, co mamy tutaj. Nie no, fajnie zrobione to, że w sumie jest mapka tak przygotowana pod faktycznie tutaj fabułkę. Dobra, czekajcie, bo teraz tak. Tutaj tu jest tylko jakieś takie pewnie po prostu zrobione przejście, tu nic nie ma. Tak, dokładnie. Tu jeszcze mamy coś i tam mamy tą wieżyczkę. Czekajcie, pójdziemy najpierw tutaj. Zobaczymy, o co tu może chodzić. Niam, 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 niam. Dzień dobry. Czy zastałem kogoś w domu? Chyba nie za bardzo. Okej, mamy dzień wyprawy. By Escobar. Pierwszy dzień wyprawy. Muszę przyznać, że bardzo gościnni są ci ludzie. Pozwolili mi tu zamieszkać na czas, jaki będzie mi potrzebny. Jutro z rana wyruszam dalej. Widoki tutaj są po prostu wspaniałe, ale widok kosztem temperatury, jest bardzo zimno. No tak, no jak to jesteś w górach, no to tak to jest po prostu, nie? Dobra. Okej, teraz tutaj stąd wyruszył w takim razie, czy nie? Możliwe, że tak. Tam jeszcze coś mam. Dobra, trzeba najpierw jeszcze tą wieżyczkę sprawdzić, bo tu mnie kusi. Najlepsze jest to, znaczy najlepsze i najgorsze jest to, że jakby nie ma typowo kierunkowskazów może, ale to jest właśnie ten minus, że w przypadku mnie to się można nieźle zgubić, nie? Dobra, wejdźmy sobie tutaj na górę, zobaczymy, co my tutaj ciekawego mamy. No sorry, no pochodni wam postawić mogę, no ale mam tylko jedno, więc tak trochę, tak trochę lipa po prostu, nie? Dobra, spokojnie, tu mamy co? Śnieżka! Jej! Dobra, okej. To tylko Śnieżka tutaj była tak na dobrą sprawę, tak? Okej. I teraz tak, czekajcie, bo my byliśmy... Poczekajcie, tu byliśmy i teraz mamy tutaj mostek, tam mamy jakiś domeczek i tam będziemy iść dalej w takim razie. Tam jest jeszcze takie, ale to takie drzewo jakby takie opustoszałe, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to nie będziemy się tutaj zagłębiać w to. Czekaj. Mogę tu wejść? Znaczy zejść, przepraszam bardzo, a sobie tak zejdę po chińsku trochę. Ha! Dobra, udało się. I ha! Wiecie, oszczędność czasu, rozumiesz, o co chodzi. Dobra, tu mamy kamienną płyteczkę, to sobie zaraz stanie. Uwaga. Myk! Rozwidlenie. Wiem, najpierw pójdę w lewo, a potem wrócę się tu i pójdę w prawo. Brzmi jak dobry plan. Okej. Tutaj widzę, że mamy chyba ścieżynkę, bo tak jest zaznaczone płotkami. Dobra, tutaj mamy kolejną chateczkę. Zobaczymy, co w tej chateczce mamy. Ale fajnie te domki są zrobione, tak klimatycznie. U nie, krew! Tu jest krew. Myślałem, że ktoś tu jest. Okej, szczęście, ostatnie chwile. I tutaj jakieś po prostu pierdoły są. Tu jeszcze coś mamy? Nie. Okej, zobaczmy sobie najpierw szczęście. W końcu szczęście się do mnie uśmiechnęło. Okej. Gdy wyszedłem pozbierać drewno na opał, trafiłem na wędrowca, który skręcił nogę. Zaproponowałem mu pomoc. Rozstawię mu namiot, a gdy będzie spać, obezwładnię go i sprzedam na rynku. Co? Płacą mnie... Mało za brodatych
młodych, silnych niewolników. W końcu przez chwilę znowu pożyje jak normalny człowiek. Co ty godasz? Ale to Denis? Czy to ktoś inny? Ostatniej chwili. O nie, ten facet chyba podsłuchał mojej rozmowy. Uciekł, a klient już idzie po niego. Jeśli go tu nie zastanie, on nie wiadomo, co mi zrobi. Słyszałem niejedno o tym, jak ludzie go wkręcali. Źle się tą do nich... Źle się to dla nich skończyło. Troszeczkę tak dziwnie ten. Idzie tu w mordę. W mordę jeża. Okej, okay, czyli widocznie... albo Denis, albo ktoś inny chciał tutaj, kurde, wędrowca, który sobie skręcił kostkę, chciał mu niby pomóc, ale tak na dobrą sprawę chciał go sprzedać, że był kuźwa niewolnikiem. Ja nie wiem, Denis, co się z tobą stało. Normalnie my byliśmy kiedyś koledzy, ja cię teraz nie poznaję w ogóle. Wow! Namiot tu! Co ty godasz? Następna płytkę po przeczytaniu wszystkich książek, dobra. Czyli był tu mój brat i miła on być... Miał on być niewolnikiem, a nie, to on o moim bracie mówił. Jednak to, co kiedyś uważaliśmy, że za historyjki ojca, że historyjki ojca są zmyślone, do końca jednak nie były. To jednak prawda, że handel ludźmi jeszcze istnieje. Ale ten namiot w ogóle kozacku, tutaj cały... Co ty godasz? Jak to zrobione jest w ogóle? Jak się takie rzeczy robi? Szok? Coś dziwnego. Okej, tu jeszcze mam papier, myk. Kurde, kozak. Nie no, fajnie to wygląda, naprawdę. Nie wiem, jak coś takiego się robi, ale to wygląda naprawdę subcio. Wow. Jestem w szoku, nie? Dobra, czekajcie. Coś dziwnego. To niesamowite. Gdy wyszedłem od tamtego domostwa, poślizgłem się, skręciłem kostkę i pomogli mi... Pomogli mi drugi człowiek, okej. Okay. Tylko dziwne jest to, że nie wpuścił mnie do siebie, tylko rozłożył namiot i rozpalił ognisko. No właśnie, to jest dosyć dziwne. Aha, w ten sposób polega ich gościnność. Najpierw oferują pomoc schronienia, a potem obezwładniają i wywożą na sprzedaż jako niewolników. Dobrze, że mam dobre wyczucie czasu i poszedłem się spytać do tego myśliwego o coś do picia, w ten sam czas on dzwonił do kupca i poinformował go o mnie. Muszę stąd uciekać. Jeśli to czytasz, to pamiętaj, nigdy nie ufaj ludziom z tej okolicy, a gdy będą ci coś oferować, odmów. Dobra, no to jest, wiesz, nie ufaj obcym i tak dalej. Dobra. Let's go z powrotem i teraz idziemy w takim razie w lewo. Tutaj mamy wejście. Okej, okay. I tutaj i teraz idziemy w lewo w takim razie, znaczy w prawo, przepraszam bardzo, nieważne. Dobra, i tu jeszcze mamy, dobra, idziemy, zobaczymy, co mamy tutaj. Czy ja tu byłem, ja tu byłem w tej chatce, dzień pierwszy wyprawy, dobra. I teraz w takim razie pójdziemy sobie tutaj, czekaj, bo tu jest mostek, pójdziemy sobie mostkiem. Bo mamy tutaj mostek, mamy tutaj chatkę i mamy tam jeszcze jakiś budynek. Cały czas śnieg dawale, no ale w sumie jesteśmy w górach, to niech będzie. Co mamy tutaj? Najpierw wejdźmy do domu, a potem nastąp na płytkę. Dobra, dobra. Co mamy tutaj? Notatka. O, tutaj mogę postawić dźwignię, której nigdzie nie widzę. Okej, dobra. Znalazłem jakiegoś frajera, który uciekł myśliwemu. Słyszałem o niezłej stawce w zamian za niego. Nie uciekł za daleko i od razu wpadł w moje sidła. Jest w piwnicy na dole, a ja muszę za 5 minut iść do pracy, do cegielni. Żeby sobie nie myślał uciec, wezmę klucz do piwnicy ze sobą. Kawał byka z niego, ale nie da rady wyważyć krat i klapy. Okej, i teraz zobaczmy sobie tutaj. Czyli wychodzi na to, że brat jest zamknięty w piwnicy w tym domu, a żeby się tam dostać, potrzebuje klucza, który jest w cegielni, na wprost, oby żeby jeszcze tam był, okej. Okay. To jest tutaj, co nie? Tak. Cegielnia czy cegienia w końcu, bo już teraz troszeczkę mam takiego mindfucka. Poczekajcie, o, tutaj mamy chyba kraty rozwalone, to sobie tu wejdę, haha. Tu mamy płytkę, sobie stanę na tą płytkę. Cegielnia jest pewnie zamknięta. Ta, na pewno. Jest tu gdzieś klucz do niej. Gdzie jest klucz do cegielni? Klucz do cegielni. No i masz, kurde, ja jestem normalnie detektyw. Okej, dzień dobry. O, panie. Światło, szatnia. Dobrze, fajnie. Tu mamy szatnię. Teraz pytanie. O, dobra, tutaj mamy jakiś... Szatnię zamkniętą, co mamy tutaj? Światło, hala produkcyjna, zarąbiście, panie. O, co mamy tutaj? Akta pracy, dobra, tutaj już nic nie będzie.
Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczmy sobie, coś mamy w piecykach może ciekawego, chociaż tutaj wątpię, bo to bardziej po skrzynkach. Klucz do S16, dobra. Magazyn, zobaczmy sobie tylko, tu są akurat pewnie tylko i wyłącznie cegły, ale wiecie co, kusi mnie, żeby sprawdzić. Wszystkie sprawdziłem, nic tu nie ma. Dobra, S16, tak? Jeszcze tutaj mam różne piecyki, tak? Tu możemy jeszcze wejść. Nie chcę mi się wszystkie piecyków sprawdzać. Dobra, tutaj mamy to wejście, czy to wyjście. A tutaj, 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 dobra, tu możemy, tu wszędzie oczywiście cegły, no bo cegielnia, wiadomo, ale fajnie zrobione, spoczko. Dobra, S16, to będzie S16, tak, S16, dobra. Klucz do piwnicy, mamy to, a la 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 la. Mam klucz do piwnicy, idę, elo, elo. Elo, 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 elo. Bracisku mój kochany, na pewno to jeszcze nie będzie koniec, a raczej to nie będzie koniec. Zobaczymy w każdym razie, uwaga, uwaga, myk. Bracisku, czemu żeś pola skuźwa i nie wziąłeś telefonu, halo? O, dzień dobry. Uciekł? Uciekł? Znak zapytania, 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 znak zapytania. To niemożliwe. Pewnie miał przy sobie jakiś wytrych albo coś. Przy sobie miał, na pewno. Wskazówka, dobra, czekaj, najpierw będzie, uciekłem. Dobrze, że jeszcze mam ten wytrych od ojca, przydał się na ten typ, przydał się, a ten typ może mnie cmoknąć w tyłecek, to ja domówiłem. Wskazówka, kierunek, w którym się uda, to miasto. Parę kilometrów od tej fabryki, czy tam cegielni, okej. Okay. Pójdę główną drogą naprzeciw ciężarowego auta, potem na posterunek zgłosić, co tu się dzieje. Czekaj. Główną drogą naprzeciw ciężarowego auta. Główną drogą naprzeciw ciężarowego auta, tak? Ty kurde. Główna droga naprzeciw ciężarowego auta. Za cegielnią, tak? Okej, okay, no to szukam w takim razie. Czekaj. Bo tam jest cegielnia, nie? A, tu jest. Główna droga za ciężarowym samochodem. O, to dzień dobry, jest tutaj ciężarowy samochodzik. Prawda? I tutaj teraz idziemy w tą stronę w takim razie, główną drogą, tak? Ogarniam. Co tu się dzieje? Gdzie jest mój braciszek? O, jakieś kierunkowskazy czy tam drogowskazy? Okej. Okay. GSP i miasto. A GSP to co to jest? Ja sobie zobaczę tylko. Bo to takie ciekawe. Dzień dobry. To jakieś Dziennik numer 1. O dziwo, patrząc na złe warunki atmosferyczne, pszenica rośnie tu bardzo w szybkim tempie. Ciekawe jest, co za chemiczne dziadostwo dodają do... chemiczne dziadostwo dodają, by rosło to w tak trudnych warunkach. Dziwnie jest to jakoś tak składniowo, nie mogę tego tak ogarnąć, żeby to tak przeczytać po prostu płynnie, bo... Ja bym to po prostu troszeczkę inaczej może napisał, chociaż też miał pewnie problem. A, nieważne, w każdym razie czytanie nie jest moją mocną stroną. Nie, ja. Ciężko się czyta książki w Minecrafcie, o wiele łatwiej się czyta książki takie normalnie, wiecie, prawdziwe i w ogóle. Dobra, idziemy w takim razie do miasta. Mamy tutaj ścieżynkę do miasta. No i zobaczymy, co dalej. O, widzę jakiego villagera. Panie, wpuść mnie do miasta. O, tam widzę jeszcze jakiś domeczek. Okej, okay, tu mamy mościk. Dzień dobry. Dealer. O kurde. Stój, dalej nie przejdziesz. Chyba, że coś dla mnie zrobisz. Zatem słucham. Co masz do zaoferowania? Potrzebuję sadzonek marihuanarn. Które możesz znaleźć w domu w piwnicy z lewej strony ode mnie. Znajdź tam 60 sztuk. Kupię je od ciebie za 10 sztabek złota, a za nie kupisz sobie klucz do samych drzwi za nami. No dobra. Czyli tutaj. Marihuanarn! O, ty! Zobaczyłem dźwignię i tak pomyślałem sobie, że kliknę, nie? Złoto! Co to za znajdźki? Tu. Enchant, a nie, to akurat ten ion. Emeraldy też miałem zbierać? Nie wiem, ale mam 6 stawek złota, panie! Aha! Nie wiem sobie po co, ale na razie wrzucę. Dobra, uwaga. Podłoga, dywan. Mam klucz do piwnicy. Myk. O panie, ty faktycznie.
Wow, nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale około 60 sztuk powiadał, niech mu będzie. Dobra. Opa, jak to fajnie zrobione jest w ogóle. W ciekawy sposób, muszę przyznać. Marihuanain, chodź, tu się zbiera, marihuanain. Halo, przepraszam, bo ja kuźwa... Aha, no to fajnie, fajnie, żebym zrobił normalnie. Tu nie ma 60 sztuk, tu jest 6 sztuk. Czy ja miałem 6 sztuk, czy 60 sztuk? Bo 6 sztuk to tutaj jest, ale 60 nie będzie, bo muszę mieć kuźwa te. Szczypce, znaczy te. No. Wiecie, o co chodzi. Czekaj. No, te takie nożyce. A nie ma nożyc, więc to musi być 6 sztuk w takim razie. Nie zwróciłem uwagi do końca, ale tam więcej już nie ma. Czekaj, jeszcze raz zobaczę. Jeszcze tak na wszelki jeszcze sprawdzę. No bo tu jest tylko jedno pomieszczonko. I tu jest drugie pomieszczonko i tutaj tylko było 6. Chyba, że autor po prostu się strzelił gafę i albo mi nie dał nożyc, albo po prostu dał 6 sztuk zamiast 60. Też tak może być. Dobra, zobaczmy w takim razie, czy uda się wyhandlować. Dzień dobry. Nie no, 60 on chce. To mi nie da. Ej, czemu nie było tam 60 sztuk? Poczekaj, może jeszcze coś przegapiłem. Nie no, nie mogłem przegapić w sumie. Tutaj tylko co najwyżej po prostu zejście takie tajemnicze, ale tutaj też już w tej skrzynce nic nie ma. Ha. Powiem szczerze, to chyba jest jakaś gafa ze strony autora, mi się wydaje. No mówię, bo jeżeli miałbym tutaj nożyce, to spoko, to wtedy bym tam ściął, ale i tak tam 60 by nie było. Nie, no to mimo wszystko, nie. To jest błąd tutaj autora. To jest błąd autora, mi się wydaje, że to jest błąd autora. Powinno być 60, nie ma 60, dobra. To jako, że Game Mode 1 ogólnie nie jest dostępny, ale potrzebuję Game Mode 1, żeby ogarnąć dalej mapkę. Teraz weź szukaj tego kwiatka. To jest to. Dobra. I Game Mode 0, dobra, myk. I teraz tutaj sobie, prawda, za 10 sztuk. Myk. I tutaj kluczyk. Czy ja mam wyciszone kuźwa Friendly Creatures, czy jak? Nie, mam na maksa. Lol, on w ogóle się nie odzywa. Okej, ale mam kluczyk. To najważniejsze. To idziemy w takim razie do miasta. Dzień dobry! Dzień dobry! Bracisku, gdzie jesteś, my friend? Ta-ta-ta-ra-ra-ra. Znowu rozwidlenie. O nie! Pójdę w prawo. Nie wiem czemu, ale pójdę w prawo. Chociaż tam w lewo też widziałem dobrą ścieżynkę, ale czekaj, bo tu długa droga, panie, kochany. Dobra, idę. No bo nie było drogowskazu, kierunkowskazu i tak dalej, co tam, gdzie mam lecieć w ogóle. O, tu jest jakaś wiosecka mała. Dzień dobry! Zastałem kogoś w domu. Halo, halo. Wszystkie puste domy w ogóle. Co za bida. Co za bida! Dzień dobry, a to nie, to kibelki są. O, to ktoś na dwójce chyba był. O nie! Dobra, okej, okay, no, tu nic nie ma. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj. Dzień dobry. Nie, no, wszystkie puste domy. Niemożliwe to jest po prostu. Naprawdę nic tutaj nie ma? Za domem może? Ty, naprawdę? To jest tylko takie o, że jest domek? Dobra, czyli tutaj go nie ma. No to w takim razie ja wracam i szukam dalej, nie? No, jestem w szoku, ale dobra, no nie wszędzie musi coś być. Czyli to jednak nie była dobra ścieżka, liaj. To trzeba było to drugie. Cześć, królik! W tą stronę? Dobrze, dziękuję za pomoc. To ja idę. Tu jest jakieś zamarznięte jeziorko. Tutaj mamy ścieżynkę i ta ścieżynka nas prowadzi tędy. Dobra, to idziemy tędy. Idziemy tędy. O, dzień dobry. Leśniczówka. Może tam udał się mój brat po jakąś radę, albo co zawsze warto spytać. Pójdę tam i się spytam, może coś wiedzą. Dzień dobry. Boże, ile tu drewna jest. Zostałem kogoś w domu? O, mam. Dzień dobry. Chcesz złożyć zamówienie? Ile ton drewna potrzebujesz? A jak się on nazywał? Denis Lesville. Nie, czekaj, moment, co jak? Dzień dobry. Chcesz złożyć zamówienie? Ile ton drewna potrzebujesz? A jak on się nazywał? Denis Lesville. Nie rozumiem całości tego, że ja mówię, że Denis Lesville, nie? Nie znam. Może powiesz, jak wyglądał. Wszystko, co miał na sobie, było zielonego koloru. Aha, był tu ja taki jakiś 4 godziny temu. Rypsoił o wodę, poprosił chyba o wodę i poszedł w stronę miasta. O, to dobrze, dziękuję panu bardzo.
zajebiście, że poszedł w stronę miasta, ale kuźwa tam nic w tym mieście nie było, nie? God damn it. Dobra, idę. Czekaj, w stronę miasta, no to nie, no to w stronę miasta, a może teraz jak nacisnąłem tą płytkę, to może coś tam się steguje teraz się. Albo ja źle przeszukałem miasto. Moment, bo tam mamy jeszcze coś takiego, a tutaj mamy, a to jest, a nie, jest ścieżynka, dobra, czekaj, bo tu mamy tam taką wieżyczkę jakby telekomunikacyjną chyba, coś w tym stylu. I tu jest jeszcze inna ścieżynka, a ty, dobra, to tej ścieżynki to ja jeszcze nie ogarniałem. Okej, a tu będzie jakieś miasto chyba. Dobra. Ciekawe, czy tutaj jest coś ciekawego, bo to tak po prostu jest chyba zrobione, żeby było wiadomo, no żeby po prostu jakaś budowla, bo chociaż mam tutaj też ścieżynkę, poczekajcie, to ja se zobaczę, co my tu mamy, ale tu chyba nic nie ma, tu jest po prostu tak, mówię, to jest słup taki telekomunikacyjny, czy jakoś tak. Okej, tam mamy chyba jakąś maszynkę, czy tam tira. Radio, o właśnie, a tu nie, to stacja radiowa tutaj jest, okej, tu jest zamknięte. Czy ja się tutaj dostanę do środka? Dzień dobry. A wejdę se tędy, mogę. Nie wiem, czy to jest tak specjalnie zrobione, ale teoretycznie chyba mogę tak. Nie, to radio jest puste, fakt. Robię do jaja, jak faktycznie tutaj nie miałem wejść, nie, no ale tak drzewo było zostawione, że tak... Jak tu nie wejść, panie, no po prostu, jak tu nie wejść? Ej, to ja teraz mam problem, bo ja stąd nie wyjdę. O nie! Ej, naprawdę tu nic nie ma, tak nic. To jest aż dziwne. Nie, no bo śniegu nie będę, chociaż w sumie, nie, no śnieg, nie, śnieg tu po prostu będzie, no bo tu jest sufit, przecież tu śnieg to nie, ciuciu. Ojeju. Jak się zakrztusiłem. Widzicie? Gadanie może zabić. O, dobra, czekaj, muszę niestety tak rozwalić. No, nie przewidział tutaj wyjścia dla mnie, a ja tutaj wlazłem, no bo w sumie była możliwość po drzewie. No skąd miałem wiedzieć, że nie mam wchodzić po drzewie, nie? Dobra, tam mamy dalej miasto. Ale się zakrztusiłem. Ła! Dobra, tu mam jeszcze jakąś chatkę. Sobie zobaczymy tą chatkę. Uwaga. Nie, tu znowu ktoś na dwójeczce. Okej, tu nic nie ma, dzień dobry, coś w lodówce, nie, tu, o, znajdźka, czekaj, dobra, super, tu nic nie ma, dobra, co najwyżej światełko mogę zapalić, no ale spoczko, dobra, to idziemy w takim razie tam jest jakiś budyneczek, hop, zobaczymy, co my tutaj mamy, dzień dobry, nie no, dużo tutaj budowania było w ogóle i planowania tego wszystkiego, także całkiem spoko. Okej, uwaga. Kościół, to pewnie już blisko miasta. Okej, zobaczmy sobie, co mamy w kościółku. Dzień dobry! Czy zastałem może mojego brata? Halo? Tam jest ktoś. Idę do tego. Słucham cię. A nie, nie ma nikogo. Dobra, nie ma. Okej, dobra, to idę, daj. Cześć, ksiądz. Co tam, ksiądz, masz? Ha? No, no nie wiem. W sumie on mi tutaj chyba nic... A, czekaj, może tu se wejdę. A, ty. Masz Nieszką. O! To przebranie księdza w sobie, to nie. Dobra, tutaj chyba nic nie będzie w takim razie. Czyżbym tutaj na próżno przyszedł? Naprawdę? A że dziwne. No dobra, to w takim razie... Czekaj, jeszcze tam zobaczę, bo tam takie... Wgłębienie, moment. Tu coś jest na górze, czekaj. Ja jestem Mr. Explorator. Także wiecie. Ja się tak łatwo nie poddaję od razu. Nie, tu nie ma nic. Kurczaki! Wiii! Ło, panie. Dobra, to w takim razie stąd idę. Skoro jestem blisko miasta, to idę do miasta. No. Myślałem, że zahaczę tutaj, ale to fajnie, że w sumie i tak jakieś tutaj elementy były zrobione. O, to jeszcze mam chyba coś ala plebania albo coś takiego, nie wiem. Koło kościoła to chyba plebania, nie? Tam... ty duże to miasto jest. Kurde, to duża mapeczka jest, muszę przyznać. Tak się nie wydawało od razu i te screenshoty też, które gdzieś tam wysyłałeś, też się nie wydawało, nie wiadomo, co się będzie działo. Dobra, lewa, prawa. Pójdziemy w lewo, zobaczymy. Też jest tu jakaś ścieżynka. I zobaczymy, co mamy tutaj. Tu jest chyba... Tu będzie coś, że chyba droga jakaś zamknięta, mi się wydaje. Będziemy musieli iść w prawą stroną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mek. Cześć, królik! Coś tam. Dobra, tu jest zamknięta chyba droga, tak? Co to jest? Droga bez przejścia, dobra. I tutaj mamy takie tutaj przejście i tu...
Okej, okay. A tu jest jakiś ten... A jak to się nazywa? No. Tartak? No, rynek, coś takiego. Okej, okay, zobaczmy sobie wszystkie domki. Kurde, dużo tego wszystkiego tutaj jest. Ale tam jeszcze droga w prawo była i teraz pytanie, czy ja w dobrą stronę poszedłem? Muszę zobaczyć, bo tu, o nie, tu domek zablokowany. Dobrze, domki są zablokowane, niektóre to w sumie jakby od razu człowiek wie, że sorry, tutaj nie masz co szukać, nie masz co wchodzić, nie? I to jest akurat spoko. Tu mi się wydaje, że wszystkie domki, poza tym, który się bardziej wyróżnia, będą zablokowane. Okej. Okay. Ja sobie po chińsku wchodzę. Nie, też zablokowane. Okej, okay, dobra, czyli jednak nie tutaj. Tam jeszcze mamy dalej przejście. Dobra, to idźmy dalej ścieżynką. Możliwe, że ta jedna i druga ścieżka poprowadzi nas do tego samego miejsca. W sumie tak moim zdaniem powinno być. Wow, nie no, spoko, naprawdę. Dużo tutaj budowania tych domków i tego wszystkiego, bo nawet, że niektóre, powiedzmy, nie są jakieś super zaawansowane, tak? Tak jak na przykład tutaj. No ale tutaj na przykład już troszeczkę więcej roboty było, więc naprawdę tutaj jak najbardziej godne podziwu. Wow, wszystko też w środku zrobione. Zarąbiście. No i villagery zablokowane, żeby mi ich ewentualnie nie zatłukł. Dzień dobry. Witaj, chciałbyś się napić czegoś mocniejszego czy słabszego? Do wyboru, do koloru. Oczywiście mamy też do dyspozycji pokoje. Możesz je wynająć na dzień lub dwa za 100 sztuk złota. Witam, nie przyszedłem się napić, tylko spytać o mojego brata. Czy tu był? Powiedział pan, pokoje do wynajęcia. Może wynajął on sobie u pana taki. Ostatni pokój został wynajęty 2 godziny temu przez niejakiego Denisa Lesvilla na jedną dobę. Pokój numer 5. Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Okej, okay, pokój numer 5. Ale normalnie natłukę temu bratu! A gdzie jest kuźba pokój numer... A nie tu, a... Przepraszam najmocniej, przepraszam. Ja nie będę tutaj... Pokój numer 5, pokój numer 5, pokój numer 5. Pokój numer 5 jest. Denis! Myk. Witaj braciszku, co ty robisz? Co ja tu robię? Szukam cię, Matole. To bez... bo bez znaków życia przepadłeś. Nie pamiętasz, jak mama i tata mówili nam, byśmy zawsze mieli telefon przy sobie w razie, gdyby się coś złego działo? Dobra, nie kracz, tylko wracajmy już do domu. Okej, okay. I co mamy tutaj? Aha, tak jak może pamiętasz, na mapie były znajdźki. Łącznie śnieżek można było zebrać 15, ja mam chyba, nie wiem, bo ja wyrzucałem, ale mam 5 do 10 mi się wydaje, że mam progamer, tak, dokładnie. Coś w tym stylu. Posążek, posążku chyba nie widziałem żadnego. I dzienniki, to 2 nawet chyba takie znalazłem. Okej. Okay. I co mam? I tu jest końcóweczka, tak? Gratulacje, udało ci się. Dziękuję za przejście, pobranie mojej mapy. Myślę, że ci się spodobała i zostawisz Diaksa na stronie. A, bo to jest na minecraftmapy.pl bodajże. Gdy tam mapa osiągnie 100 diamentów, możesz liczyć na następne mapki mojego autorstwa. Mapka całkowicie była budowana ręcznie, więc myślę, że na tyle trudów zostawić tego Diaksa. Spoczko. Nie, naprawdę spoczko mapka. Nie wiem, czy ona była wysłana typowo... znaczy, była wysłana typowo do mnie, tylko nie wiem, czy była typowo dla mnie tworzona. Wydaje mi się, wow, że nie. To nie wiem, czy to też było budowane faktycznie ręcznie, te wszystkie takie elementy, bo domki i tak dalej, to tak. Ale te góry, to nie wiem. No, jeżeli to też było budowane jakkolwiek ręcznie, nawet na gemodzie, to naprawdę szacun i propsy i w ogóle wow, masakra. No i żeby prawda była, że tak powiem, tradycji stało się zadość, no to trzeba, prawda, tutaj rozopić troszeczkę, elegancko rozwalamy i ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Nie, poszło mi całkiem spoko, 34 niecałe minuty poszło mi mapeczka, także jestem zadowolony, fajna mapeczka z fabułką, też takich oczywiście potrzeba. Życzę wam wszystkim miłego dzionka i postaram się oczywiście, żeby na weekend troszeczkę więcej oczywiście odcinków wleciało, przez to, że na przykład wczoraj i przedwczoraj w sumie teoretycznie odcinka nie było. No, także żegnam się z wami, trzymajcie następnego odcinka, pa pa!